Siemano, z rana. I to naprawdę z rana, wiecie, że jest parę minut po szóstej. Musieliśmy dzisiaj wstać przed szóstą. Z poprzedniego vlogu pamiętacie, jak wjeżdżaliśmy na tą ogromną górę. I był ciężki podjazd, bo bardzo wąsko, ogromne mijanki, cały czas ruch. Więc naprawdę porażka. Więc teraz musieliśmy wstać, zostaliśmy na noc na tej górze. Bo nie dałoby się zjechać, a wiecie, między nami vanami są jeszcze kampery, które są szerokie. I naprawdę miały bardzo ciężko, jeżeli chodzi o mijanie. W poprzednim vlogu sobie zobaczcie. W każdym razie wstaliśmy rano, żeby zjechać z góry na pociąg. Na pociąg do miasteczka, ale musieliśmy sobie dać duży zapas, dlatego że jest bardzo stromo i zjeżdżamy na jedynce. Hamujemy biegami. Nasi panowie hamują. Więc nam trochę zejdzie ten zjazd. Niby Google pokazuje pół godziny, no ale my musimy mieć godzinę takie minimum, bo jedyneczką zjeżdżamy. Także Łukaszek robi śniadanko szybko. Siemano. No, bierzemy herbatkę w termosiku, bo prawdopodobnie jak wysiądziemy z Miecia, to od razu musimy lecieć na pociąg, więc nie będzie czasu. Także zapraszam do oglądania i widzimy się później. Zobaczcie, do punktu widokowego z górki mamy już Tigenstein. Ja to nie umiem tego czytać. Ale zaraz będziemy mijać ten punkt widokowy. To jest ten balkon wysunięty, drewniany. Piękny. Na którego nie weszłam oczywiście. Do połowy tylko weszłam. Łukaszek wam nakręcił. W poprzednim vlogu było. O, jesteśmy. Pokażę wam. W poprzednim vlogu staliśmy na nim. Puściutki. A tu ludzi wczoraj było, o matko. Ale widoki piękne. No i słuchajcie, powtarza się cały czas to samo. Jak chcecie przyjechać, nie mieć kolejek, nie mieć korków, nie mijać się. Tutaj jedzie Mercedes do góry. To tylko i wyłącznie rano. Zobaczcie, my rano zjeżdżamy i nic się nie dzieje. Zobaczcie, jak wycieczkowiec wpływa. Ty, jak on jest mały z daleka. No, jak on jest malutki, to jest wycieczkowiec ten duży. Zaraz może zaraz się obrócimy w serpentynie, żebym ja była z tej strony, to wam pokażę. Zobaczcie, jak wpływa. Jaki malutki z naszej perspektywy. No i dalej jedziemy. Zobaczcie. Jaki malutki. Ale jak płynie, jaki zostaje po sobie ślad zostawia. A my do miasteczka mamy jeszcze kawałek drogi. Jedziemy do miejscowości Flam, z której pociąg nas zabierze w podróż. Najbardziej stroma kolej. Zobaczymy, jak to jest. Lecimy na pociąg już. A tu jest ten wycieczkowiec, zobaczcie, jaki wielki z bliska. Taka bestia. Ale podobno i tak nie jest największy. A my lecimy tam na dworzec. Zobaczcie. Plan miasteczka Flam. O, jak mi się zrymowało. Tak wygląda miasteczko Flam. O, i my jesteśmy tu.
Tu jest ten wycieczkowiec, który właśnie przypłynął. I zobaczcie, tak wygląda Flam. Bardzo urokliwe miasteczko. Idziemy kupić bilety. Tak, ale jest pół ludzi, więc... Tak, lecimy! Sprawa wygląda następująco. Jest dużo osób, więc podejrzewam, że nie usiądziecie wszyscy razem. Język polski wam włączą dopiero jak będziecie wracać na powrocie, bo wszyscy wysiadają, ale wy jak coś to nie wysiadajcie, bo tam jest tylko stacja. Zostańcie wszyscy razem, złapcie się i jak będzie przechodziła babka czy tam ktoś przez wagon, to Robert poprosi, żeby włączyła wam język polski. Dobra, okay? Dobra. Po prostu powinniśmy być tutaj wcześniej. My tam jedziemy, wysiadamy, tak? Tak. Jak chcemy! Jak chcecie. Na jednej stacji jest... daj pani bilet. I na górze. Aha. Pani bilet. Sprawdza bilet? Tak. Lecimy do wagonu. Gdzie oni są? Nie wiem, no musimy wejść i szukać miejsca. O, tu jest miejsce. Znaleźliśmy, słuchajcie, miejsca. Ale jesteśmy rozsypani, dopiero w drodze powrotnej musimy się złapać, żeby siedzieć wszyscy w jednym wagonie. Jest bardzo dużo ludzi, także jedziemy. A jak to złapać? Ile, Łukaszek, zapłaciłeś za pociąg? 1400. To po 700 koron na głowę. 1400 po 700 koron na głowę. Czyli razy 38 groszy. Tak. Nie tanie. Ale podobno warte tych pieniędzy. Zobaczymy. Ruszamy, kochani. Jemy. Siadamy. O! Rzeźko! O, Rzeźko! Stanęliśmy pociągiem, który jest za nami na 5 minut. Przy takim wodospadzie, słuchajcie, zobaczcie, co się dzieje. I Rzeźko od razu jest, Rzeźko. O, to ten most, co przed chwilą w telewizor nie było widać. Final station jesteśmy. Teraz wychodzimy, mamy pół godziny robienia niczego. O. O. Słuchajcie, zajmujemy cała grupa miejsca w jednym wagonie i włączamy sobie polskie wiadomo co. Polskie gadkę. Bardzo fajnie, Piotrek! Bardzo! A tam macie wolne? Mamy. Tak, bo jest tu trójeczka. Pięknie jest. Iść tam sobie na to.
Piotruś, co tam chciałeś na plus powiedzieć tego? Wracamy, ale nie porywa, powiem wam. Będziemy może trochę na blondy. O nie! No jak? Podoba wam się pociąg? Pięknie, cudownie. Pociąg donikąd? Jesteśmy zachwyceni. Tak. Bo rower też może z zipline'em. A nie! Jest, jest! Lecz zobacz, Łukaszek! Gdzie ten Łukaszek jest? Idziemy zobaczyć, jak tańczy. Spadła. O, i wszyscy biją brawo. I wracamy do pociągu. Szkoła chyba jakaś. No, chyba ta. No, tablica. Cyrkiel. Cyrkiel. Liczydła. Tak, szkoła. Zobaczcie, jak się dzieci hartowały kiedyś. W Norwegii. A? Proszę. A w tym to chyba bite były. Nie, tutaj nie można bić dzieci. Ale wygląda jak rózga. Dla naszych czasów u nas można było. Konduktorzy. Jak budowali tą kolej. Powiem wam, że śmierdzi olejem takim. Marem. O, te kobiety tańczyły na górze. Z ogonami krowymi. Widzicie? Ogony krowie. Można sobie przeczytać tą historię w tym, w internecie. I makieta kolei.
No powiem wam, że ciekawe, ale to ktoś musi, wiecie, opowiedzieć wam tą historię, bo to nam opowiada Aga o całej tej historii, tej kolei. Właśnie o tych kobietach z krowymi ogonami, co śpiewają, też nam opowiadała. Także warto sobie poczytać, bo naprawdę ciekawie. Już w aucie i jedziemy na postój coś zjeść, bo rano nie było czasu na śniadanko, więc teraz lecimy coś zjeść. Słuchajcie, moi kochani, zatrzymaliśmy się przy wiosce Wikingów. Taki kapelutek mam, bo deszcz pada. Tutaj mamy tak, wioska Wikingów. O, jesteśmy w takim, że tak powiem, pięknym miejscu. Proszę bardzo, Słenka stoi tam. Śpi, nie śpi, leży. A my idziemy zobaczyć, co w tej wiosce Wikingów jest. Przed wejściem do wioski Wikingów mamy oczywiście sklepik z pamiątkami. No. Dla ciebie coś mam. O, człowiek. Motora. No i tak to wyglądało, taki sklepik, słuchajcie, i teraz wchodzimy do tej wioski. A tu jeszcze knajpka jakaś jest taka. Tak. Można sobie tu coś zjeść. O. I teraz idziemy. Kupimy sobie bilecik i sobie wejdziemy. Wchodzicie? Lepiej. In there they have very good hamburgers, and in here they have reindeer meat and Mam bilecik, teraz niech pan nam tu sprawdza. I wchodzimy do wiochy Wikingów. Pierwsze nam co się rzuciło w oczy, to toaleta tam w rogu i jedziemy dalej. Co my tu mamy ciekawego? Można sobie coś zbudować. Jak mieszkali? Takie fotele, jak powiem wam, wygodne. Idziemy dalej. O, tutaj sobie ktoś mieszka. Hello. Hej. O, tu chałupka. Tu grzeją jakieś rosoły. Hello. Idziemy dalej. To jakie, słuchajcie, występy są? Przed chwilą byliśmy na paszy. Pani objaśnia, jak się przemieszczali tą łódeczką. A tu jest? Tu sobie foto zrobimy z panem. Pokazane, jak Wikingowie żyli, zobaczcie. Hej. Good work.
Tutaj słuchajcie, pansa tak gra na blaszce jakiejś. O, zobaczcie. A tu jest rzut toporkiem. I już stoimy w kolejce. 4 osoby jest, to szybko pójdzie. I sobie rzucimy. Nie jak rzucać, bo za długo schodzi. Rzucimy sobie w domu siekierko. Idziemy dalej. Wikingowe gary. Działa, że mam. Dzień dobry. Dzień dobry. Hello. Tak jak widzieliście, można też tu coś zjeść. O, tu przeciąganie liny jest. Dobra. Takie, zobaczcie, nie wiem co to jest. Narty to takie były? Nie mam pojęcia. Hello. O, tutaj są zawody w ciąganiu liny. Oj, kowal jest. Zobaczcie. Kowal. Halo? Halo. Can I take photo with you? Tutaj jeszcze coś mamy w wikingowym świecie. Czego w Radomiu nie znajdziecie? W Polsce czego nie znajdziecie? O, tu wikingowa sala weselna. Idziemy dalej. W lewo. Drzewo. A, tu toalety są. Tu toalety są, to nie. A tu co mamy dobrego? O. No i tutaj, słuchajcie, w tym namiocie państwo z Polski są. Chciałem tam zadać parę pytań, jakim tam zadałem. To jest ich pasja, te wikingowanie, kamperem się poruszają. Produkują tam swoje jakieś łyżki, nie łyżki, jakieś tam rzeczy fajne, to co widzieliście na kamerze 10 minut temu. To jest ich tak, pasja i praca. Jeżeli tam kasa dopisze, to podróżują cały czas, jeżeli nie, to wracają do domu. Poprodukują i znowu przygotowują się do podróży. Też fajny tryb zwiedzania świata. To już była, słuchajcie, ostatnia miejscowa, jaką zwiedziliśmy w tym przeuroczym naprawdę miejscu. Zobaczcie, co tu się dzieje, jaka sceneria. Jest bomba, jak zwykle fajnie.
i lecimy dalej w następne cudne miejscówę. Widzieliście, jak to sobie pan skrobał, tą łyżkę produkował. Fach w ręku. Idę zobaczyć tę zupinę, może sobie zjem jakąś. Chcieliśmy sobie, słuchajcie, zupę wegetariańską i zobaczymy, jak to smakuje. Zaraz wam opowiem, jak to smakuje. Wikingowie siedzą na dworze. Thank you. Enjoy it. Zupa wegetariańska. A, to krem jest. Słuchajcie, jak ja warzyw nie lubię, znaczy kremów jak nie lubię, to ten jest naprawdę zajebisty. Dostałem bułeczkę taką ciepłą do tego i czosnkowe masło. Zajebiste. I to jest z warzywek takich. Luks. Słuchajcie, opierdzieliłem wikingową zupę i już ostatnia stacja mi tu została. Tam nie bardzo było już widać w środku, ale pyszna ta zupa. Bye bye! Pyszna ta zupka wikingowa. Lecimy dalej. Zobaczcie, jaki wodospad. Olbrzymi. Wjedźcie wszyscy na ten parking. Słyszycie, co Aga mówi? Wjeżdżamy i tu jest podobno instagramowa toaleta. Zaraz ją ogarniemy, zobaczymy. To chyba ten budynek. No, także zobaczymy, co tu się dzieje. Idziemy nagrywać... Katarzyna, prowadź! Fando. Prowadź! Zapraszamy. Proszę bardzo, no! O nie, jaki wersal! Elegancko! Proszę! Piotruś, a co będziemy razem robić? Będziemy. Zobacz. Katarzyna, rób zdjęcie sobie. Proszę mi zrobić zdjęcie. Siadaj. Siadaj na tronie. Ale rzuć okiem tutaj na mnie. Tu pewnie dla dzieci. Tu można tylko sikać, tylko mieć ręce. Chodź, bo tu już zmieścisz się, Robert. O. Tak, bo to jest wieloosobowa. Zobacz. No. Idziemy teraz po toalecie obejrzeć góry, coś naturalnego. Mój ty wikingu. I ty masz kapelusz, człowieku. Na ramiona mi nie pada. Na ramiona ci nie pada? Ole, pada! Słuchajcie, jeśli macie ochotę zejść, to ten... Ale tu tempo jest. To jest tutaj ścieżka. Tu tempo akurat jest, wiesz? O, matko. Ciekawa jestem, czy w tej toalecie jest taki nurt. Też jest. Bardzo ciepło jest, bardzo. O, dzisiaj mamy namiot? Nie. Zobaczcie, jesteśmy na rondzie w tunelu. Na rondzie w prawo. Jest na rondzie.
i lecimy w prawo. O, już normalny tunel. Może na górze jest rozmach? Nieźle. Mają rozmach te Norwegi. No i wyjeżdżamy z tego i od razu na most. Zobaczcie. Z takiej góry wyjechaliśmy. Zobaczcie, zobaczcie ten most, to jest połączeniem dwóch tuneli. Wjeżdżamy w następną górę do tunelu. Teraz ma 1,5 kilometra ten tunel. Po prostu kraina tuneli tu jest. No i następne rondo w następnym tunelu. My na Oslo lecimy. Zobaczcie. Normalnie w kosmosie jakbyśmy byli. Co tu się dzieje? O. Lecimy dalej. Słuchajcie, podobno wjechaliśmy do miasteczka, w którym wzdłuż drogi drzewka ubrane są w ubranka. Łukaniu, patrz po swojej stronie, ja będę patrzyła po swojej. A dziergane? No, na drutach podobno pani dziargała. No, zobaczymy zaraz. Drzewka są, ale gołe. O, nie ma. Może już się je rozebrała. Słuchajcie, jesteśmy nad wodospadem najbardziej rozpoznawalnym w Norwegii, Vøringfossen. Już wam tutaj pokazuję, jak to wygląda. O kurcze! Rzeczywiście spektakularny. Naprawdę robi robotę. Nie czujecie, że to się trzęsie wszystko? Trzęsie się. No właśnie. Wiesz, jak się tamten most trzęsie? No wiem, dlaczego nie. Jak przyjechaliśmy tu pierwszy raz, to myśleliśmy, że coś jest nie tak. Zejście mamy takie, tutaj, od tego mostka z góry. I tutaj mamy kolejny balkonik. Proszę bardzo, jaki ładny. Wodospadzik. Robi wrażenie, naprawdę. I lecimy, słuchajcie, lecimy dalej na tą kładkę, już wam pokazuję. O, tam kładeczka jest.
Dobra, wróciliśmy się w to miasteczko i są te ubranka na drzewach, ale po jednej stronie, dlatego ja nie zauważyłam. Teraz wam pokażę, jak wyglądają drzewka ubrane. Sweterki. Zobaczcie. Jedno drzewko. Tu są czarownice. Tu jest ubranko. O, widzicie? Tu jest rowerek też. Tu jest ubranko. Możesz kotek przyspieszyć, bo już tego jest trochę. Także w tą stronę. Jak wracamy. O tak. A teraz już jest, słuchajcie, 17 i jedziemy już na postój na noc. Będziemy stać w starym porcie i panowie będą łowić ryby, bo podobno dużo ryb tu będzie. Także zobaczymy, może będzie kolacja. Włączam radio. I stoimy. I jak będą ryby? O! Co? Tak stoimy, taki mamy widok, słuchajcie. Idziesz na ryby? Bo dzisiaj jest niedziela, słuchajcie, i my na obiad mamy rosół, jak w każdej polskiej rodzinie. O. No, Daniel mówi, że ryb pełno i nie wiem, czy same nie będą wskakiwać. Czekaj. Wystawiasz patelnię, bo podobno ryby same wskakują. Ja też. Czekamy. No, dawaj, dawaj. Kierownik powiedział, że same wskakują. No, ale chyba nas oszukał. Kotek dzisiaj jest, z racji tego, że jest niedziela, to jest rosół. I dzisiaj rosół sponsoruje nam firma i jemy, jemy. Słuchajcie, jemy, jemy, jemy. Jemy, jemy. Jemy, 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 mam tu wszystko. Powiem wam, że nakupowaliśmy tych zup, akurat jak wyjeżdżaliśmy, to była promocja w Selgrosie po 5,50 zupka, a podobno ponad dychę kosztują. My dzisiaj jemy rosół z kurczakiem i z ryżem, taki. I powiem wam, że jedliśmy już te zupy, znaczy teraz nam załoga poleciła, bo już co niektórzy zawsze zabierają te zupy w trasę. Naprawdę nie mają złego składu i są smaczne, ale nie wszystkie. Do tej pory nam smakował gulasz węgierski, ogórkowa, na przykład tajska nam nie smakowała. A dzisiaj będziemy próbować rosół z ryżem, więc też tak troszeczkę dziwnie. Jutro pomidorowa, wiadomo. Słuchajcie, kończymy tego vloga. Zapraszamy do następnego. I rozkładamy się, żeby móc tu przenocować. Pa!